Dzień dobry, witajcie serdecznie, z tej strony Shrimp Time. A my moi drodzy, dzisiaj troszeczkę znowu o selekcji, parę słów tego co robiłem ostatnio, słuchajcie. Mianowicie, macie tutaj taki mój miks genetyczny galaksy y, przez boa. I to jest miks, który stanowi, słuchajcie, podstawę całej mojej y, hodowli boa na bazie... Tego miksu buduję nowe stada, w których już idę w konkretnym kierunku, czyli bardziej, powiedzmy, idę w kolor żółty, złoty, idę w kolor niebieski, idę w metaliki i tym podobne rzeczy. Słuchajcie, zbiornik, który zaraz zobaczycie, a który w którym ten miks żyje, jest stosunkowo nieduży, bo ma 25 litrów. I dlatego ja w miarę regularnie staram się z takiego miksu, Usuwać młode krewetki, które nie spełniają do końca moich wymogów, yy, które kwalifikują się jako niższy grade boa, które kwalifikują się jako yy, galaksy. Z tego powodu, że nie chcę tego zbiornika obciążać yy, biologicznie. Generalnie rodzi się tu bardzo dużo yy, krewetek. One co chwileczkę, jakaś samica lata z jajami. Do tego, co chwilę albo coś stąd wylatuje w świat, albo po prostu przechodzi na inny zbiornik, bo spełnia takie albo takie kryteria kolorystyczne. I dlatego uważam, słuchajcie, i to jest bardzo w mojej ocenie ważna rzecz, że młode należy dość regularnie z takiego zbiornika odławiać, trzeba je dość regularnie usuwać, tak aby zbiornika nie przeciążyć, aby nie było w nim zbyt dużo krewetek. Bo oczywiście większa ilość krewetek równa się większe porcje pokarmu, równa się yy, więcej odpadu, troszkę gorsze parametry, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że, że przy tych filtracjach, przy takich zbiornikach. Ja eno trzymam na poziomach bardzo niskich. To jest składowa kilku rzeczy. Między innymi nie tylko tego, że odławiam jednak młode krewetki, przynajmniej w takim zakresie, w jakim uważam, że one powinny trafić na inny zbiornik. To wynika również, słuchajcie, z tego, że na górze zbiornika jest dużo pewnej rośliny. Pewnej rośliny, którą dużo osób. Uważa za pasożyt i dramat, natomiast dla mnie jest to fantastycznie kontrolująca poziom NO3 roślina, yy, czyli rzęsa wodna, tak, ponieważ rzęsa wodna, słuchajcie, ona yy, rozmnaża się, czy powiedzmy, rośnie jak szalona w tego typu zbiornikach, i oczywiście rosnąc, pobiera yy, potężną ilość. NO3 ze zbiornika, więc ja jestem spokojny o parametry. Zbiornik, znacie moje podejście podmiany, mniej więcej 5% raz na dwa tygodnie do czterech tygodni, poza tym uzupełnianie odparowanej wody. Natomiast, natomiast powiem wam, w tym zbiorniku zgonów praktycznie odpukać nie widzę, to jest plus. Do tego no jak sami widzicie, całkiem sporo tych maluchów lata i takie maluchy ja Odławia. Musicie jednak pamiętać o jednej rzeczy, żeby nie odławiać je i nie wrzucać randomowo w niewiadomo, jaki zbiornik, yy, tylko trzymać, że tak powiem, świadomość tego, z którego zbiornika, jeżeli macie kilka zbiorników, z odłowiliście, ponieważ boa ma to do siebie, że yy, to jest krewetka, która wybarwia się z czasem, która potrzebuje czasu, żeby pokazać pełną okazałość, która rozwija wzór z czasem. No, i tu bardzo ładnie widać, że te młodsze krewetki nie mają jeszcze tak ładnych plam na głowie, nie mają pięknego koloru, natomiast uwierzcie mi, z biegiem czasu ten kolor potrafi się ładnie rozwinąć i potrafi się pojawić też metalik. Co nie zmienia faktu, że jednak jeżeli krewetka będzie petardą w przyszłości, to, to ta krewetka będzie petardą już od mojego już w wieku młodej krewetki, będziecie wiedzieć, że to jest bardzo dobrze wybarwiona krewetka. Że ona z czasem może się tylko i wyłącznie rozwinąć i pokazać klasę. Tu macie mniej więcej, moi drodzy, odłów yy, tych krewetek, które stwierdziłem, że, że należy wyciągnąć. No nie? I jak widzicie tutaj na załączonym. Obrazku. Tych krewetek troszkę wyciągnęliśmy. No z 20-30 sztuk lekką ręką tutaj yy, śmiga i są krewetki większe i mniejsze. No i to jest to właśnie o czym mówiłem, że nawet przy małej krewetce, kiedy ja sobie gdzieś tam użyję lupy, yy, przypatrzę się dokładnie, wiem co mi więcej z tego rośnie. Jestem w stanie ocenić, które krewetki należy odłowić. Na pewno wychodziły krewetki z niepełnym backline'em, z backline'em, który ma gdzieś tam, który ma gdzieś tam prześwit. Natomiast z niepełnym backline'em zostawiałem krewetki, które miały potencjał metalika. Które już w tak małej, w tak młodym wieku, w tak małej wielkości pokazywały, że będzie ten metalik, że będzie się on pojawiał. A robiłem to z tego powodu, że jednak gen metalika będę chciał powielać i, i próbować możliwie szeroko ten gen utrzymać w zbiorniku. I do tego nawet przy niepełnym wzorze, ileś młodych krewetek, jeżeli samiec będzie z niepełnym wzorem. A, a samica będzie z pełnym, to ileś młodych krewetek nie dość, że powtórzy nam tego Metalika, to też powtórzy ładny wzór, i z tego powodu uważam, że warto, warto jednak te krewetki, które pokazują Metalika w zbiorniku zostawić, utrzymać, żeby ten wzór powielać. Mniej więcej też zrobiłem ten film, żebyście zobaczyli na bazie filmu. Jakie są najgorsze krewetki wychodzące z mojego stada takiego genetycznego? No nie? Ponieważ to nie jest stado, w którym chodzą najlepsze Boa, to jest takie stado, które zapewnia mi różnorodność genetyczną w tej genetyce Boa, w, ge w genetyce Galaksy i. Celem tego stada jest utrzymanie zdrowia krewetek z innych, bardziej selekcjonowanych linii. O co w tym chodzi, słuchajcie? Chodzi generalnie o to, że kiedy robicie mocną selekcję krewetek, to musicie pamiętać o tym, że w pewnym momencie w tych krewetkach mogą pojawić się wady genetyczne. Tutaj zbiorniczek, do którego, chwila przerwy, do którego trafią moje krewetki. To jest taki zbiornik właśnie, do którego ja odławiam yy, boaski. Jak widzicie lubao nieodzowna rzecz, podżwiróweczka, pięknie zarośnięte glonem ściany. No i trochę tych krewetek już jest, niedługo będziecie widzieć yy, jak je dorzucam. Natomiast wracając do głównego tematu, no nie? jeżeli mamy taką sytuację, że robimy bardzo mocną selekcję krewetek, to w pewnym momencie może nam się pojawić problem jednak krótkich karapaksów, jakichś problemów genetycznych itd. Yy, wynika to z bardzo mocnego chowu wsobnego i właśnie po to tu jest ta pula genetyczna krewetek, która sobie żyje. Która w sytuacji, kiedy na przykład zobaczę, że, 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 że zaczynają nam się skracać karapaksy, że dzieje się coś nie tak, to ja stąd łatwiutko mogę wyciągnąć jakiegoś ładnego, zbliżonego wizualnie samca do tamtej linii i wymienić samca, który tam się mnoży. I dzięki takiemu y, działaniu y, do, dokładam nowych genów. Do tego, niezależnie. Jakby od o całego tego tematu posiadam jeszcze gdzieś tam odrębnie prowadzone linie galaxii Fishbonów, takich naprawdę fajnych już wstępniaków do boja, więc jeżeli nie daj Boże coś by się działo, to też mogę wykrzyżować y, linie sobie z tymi Galaxy Fishbonami wyż, wyższego grejdu i zobaczyć właśnie, y, czy to wzbogacanie genetyki będzie ratować moje stado, czy będzie je podciągać do góry. Takie właśnie moi drodzy yy, stosowanie takich trików jeżeli macie odpowiednią zasobność miejsca w akwarium pozwoli wam na takie bezstresowe trzymanie krewetek. Ponieważ bardzo często widzę gdzieś tam zdjęcia i galaksy i boa, które się pojawiają z krótkim karapaksem yy, to uważam, że, że trzeba na, huchać na zimne i podchodzić do tego w prosty sposób, że nie tylko wygląd ale też zabezpieczenie odpowiedniej genetyki wśród krewetek jest istotne. I podjęcie właśnie takich działań pozwala mi na zabezpieczenie się. A ten zbiorniczek, słuchajcie, on sobie z jednej strony trzyma genetykę, z drugiej trochę galaksy, stąd wychodzi na sklep. Jak się pojawią zamówienia, czasem bła, stąd wyjdzie na sklep, czasem. Z tamtego zbiornika to, to zależy, jakie zamówienie kto, jakich była szuka. A w ten sposób też nie muszę się martwić taką rzeczą, że yy, nie mam kontroli nad ilością krewetek, czy, czy nagle mi zaczyna brakować krewetki i zaczynam wkładać do zamówienia tych krewetek, których nie powinienem, bo je akurat chcę rozmnożyć. No, i słuchajcie, to jest tyle na, na temat yy, naszego dzisiejszego. Odłowu boasków. Natomiast mam taką cichą wiadomość: w końcu dorywam lokal, słuchajcie, w końcu hodowla poszła do góry, yy, do przodu. I strasznie Wam dziękuję, bo to jest też Wasza zasługa, że tam na sklepie, na kanale jest ruch, są łapki. Że komentujecie te filmy, więc zostawcie komentarz, zostawcie łapkę, bo to super pozycjonuje filmy. Natomiast to jest też zasługa tego, jaki mi ruch na sklepie robicie. I dzięki temu, że sklep fajnie funkcjonuje, może on swobodnie zbierać zasoby na rozwój. I właśnie takim z jednych większych wydatków, które teraz nas czekają, to jest stawianie hodowli zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. No minimum te 5 ton wody yy, gdzieś zmieścić w wynajmowanym lokalu. Yy, zaczniemy sobie od Neocaridin, yy, ponieważ yy, no, no, z Neocaridiną, słuchajcie, to, to, to jak wyciągniecie brzydko mówiąc Neocaridinę i jaka ilość jest zapytania o neokaridinę, no sprawia, że no, muszę sprostać temu zapotrzebowaniu rynku, i, i, i pierwsza tona wody idzie na Neocaridinę. Na pewno na Blood Mary wskoczy, na pewno na Blue Velvety wskoczy, yy, możliwe, że się pojawią Yellowki i pewnie Sakury, Red też. Więc yy, już powolutku, małymi krokami zbliżamy się do sytuacji, kiedy naprawdę yy, zaczniemy produkować dość dużo tej Neocaridiny. Do tego słuchajcie, naprawdę hitowo rozchodzą się... Produkty marki Shrimp Time, co, co mnie mega cieszy, bo to są produkty, których sam używam, które sam wykorzystuję, a jeżeli widzę, że, że wam podpasowały i, i, i gdzieś tam trafiłem w wasze gusta i zapotrzebowanie, no to, to jest to jest dodatkowy, dodatkowy strzał i, i naprawdę wielki bonus. Że to działa, bo widzę, widzę, że te produkty działają, ponieważ hodowcy i, i, i amatorzy również wracają po te same produkty. Widzę, że nie wiem, osoba, która kupiła Amore, znowu kupuje Amore, że osoby, które kupowały Lubao, z powrotem kupują Lubao. EBF DAST już są osoby też, które ponawiają zakup EBF Dusta, mimo tego, że to jest świeży produkt, ale o EBF je to Wam zrobię. Oddzielny odcinek myślę, taki króciutki, który pokaże co się dzieje w zbiorniku po podaniu samego EBF-a. A na dzisiaj to tyle, dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, cześć.